Dzisiaj prezydent Andrzej Duda mianował Małgorzatę Manowską na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Prezydent powinien mianować pierwszego prezesa Sądu Najwyższego po otrzymaniu wydanej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego listy kandydatów na to stanowisko z protokołem głosowania, której nie dostał, ponieważ mianowany również przez prezydenta 15 maja bieżącego roku pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski bezpodstawnie i łamiąc konstytucję uniemożliwił wydanie takiej listy. 50 sędziów Sądu Najwyższego opublikowało oświadczenie, w którym tłumaczą, w jaki sposób Stępkowski uniemożliwia wywiązanie się z wynikającego z konstytucji ich obowiązku. Stępkowski, zanim został pełniącym obowiązki prezesa, pełnił funkcję sędziego najwyższego, którego oczywiście również mianuje prezydent, po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury przez Krajową Radę Sądownictwa, mimo silnej wątpliwości legalności całego procesu w związku z kryzysem sądownictwa w Polsce od 2018 roku. Nie dochodząc, czy Małgorzata Manowska jest odpowiednią osobą na tym stanowisku, czy nie, analizując oświadczenie 50 sędziów Sądu Najwyższego, zadajemy pytania, z których mogą wynikać niepokojące wnioski. Po pierwsze, komuś musiało bardzo zależeć na tym, aby akurat Małgorzata Manowska została pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Dlaczego? Po drugie, po drodze konstytucja została złamana przynajmniej 3 razy i to przez samego prezydenta oraz Stępkowskiego, więc jak teraz wygląda autorytet pozycji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz całej instytucji Sądu Najwyższego oraz prezydenta? Po trzecie, jeśli prezydent i Sąd Najwyższy łamią konstytucję, to czy ma ona jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Nawet jeżeli mianowana Małgorzata Manowska nie jest upolityczniona, co przy historii jej nominacji wydaje się mało prawdopodobne, to Sąd Najwyższy stał się instytucją łamiącą prawo, więc fikcyjną. To jeżeli Manowska jest upolityczniona, to po raz kolejny została złamana zasada trójpodziału władzy, faktycznie demokracja w Polsce nie istnieje. Ważnym pytaniem jest, czy istnieje sposób na to, aby przywrócić prawo w Polsce? A jak tak, to kto się tego podejmie? Zostaw swoją opinię w komentarzu.